Publiczne gimnazjum nr 1 było jedynym odrębnym gimnazjum w gminie Chrzanów i tym samym jako jedyne zniknie z mapy oświatowej gminy. Od nowego roku szkolnego będzie już szkołą podstawową nr 1. Nic dziwnego, że to zakończenie roku miało więc w tej szkole wiele smutnych momentów. Radości nie ma, ale jest nadzieja. Tak jak mówił nasz patron, nadzieja umiera ostatnio i wychowują jedynie ci, którzy mają nadzieję. I tak możemy tych o nadziei mówić dużo. No cóż, pewne rzeczy nie przeskoczymy i trzeba po prostu przyjąć rzeczy i starać się to przekuć znowu w sukces. Połączenie tych dwóch szkół jest dla nas jakimś nowym etapem, ale najważniejsze jest, że wszyscy mają pracę i będą tworzyć coś nowego. Publiczne gimnazjum nr 1 w Chrzanowie jako samodzielna szkoła funkcjonowało 18 lat. 18 lat to dla jednych jest to niewiele, no ale to jest pełnoletność. Jak się uzyskuje 18 lat, to już się jest pełnoletnim. Za ten czas zrobiliśmy bardzo dużo, bardzo dużo. I tak próbowałam zrobić podsumowanie, chociaż to nie jest czas, bo jeszcze są dwa roczniki gimnazjalistów i 2019 rok to będzie taki czas, kiedy będzie można podsumować. Niemniej jednak, jak sobie pomyślę o początkach, które były, kiedy mieliśmy tą szkołę naprawdę zniszczoną, kiedy pewne rzeczy trzeba było od początku wszystko remontować. Praktycznie nie ma jednego miejsca w szkole, które by nie uległy remontowi. Podczas akademii z okazji zakończenia roku uczniowie próbowali w nieco satyryczny sposób pokazać życie szkolne, a działo się tu wiele. W szkole funkcjonowały klasy sportowe z piłki ręcznej chłopców i siatkowej dziewczyn, były też klasy integracyjne, niecodzienna nauka matematyki czy języka niemieckiego. I najbardziej chyba jesteśmy dumni z klas z programem DSD. To są po prostu w tej chwili pierwsi absolwenci, opuszczają naszą szkołę, którzy są po egzaminach. No i duma nas rozpiera, bo wyniki są nieprawdopodobnie wysokie. Publiczne gimnazjum nr 1 z racji swojego patrona należało do rodziny szkół tisznerowskich. Ponieważ po włączeniu do szkoły podstawowej nr 1 zmieni się patron, zadbano o to, by choćby sztandar trafił w dobre ręce. Odebrał go brat księdza Tischnera, Kazimierz Tischner. Decyzją całej społeczności szkolnej, to jest uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przy aprowadzie organu prowadzącego, sztandar ten będzie złożony w Tischnerówce, w Izbie Pamięci poświęconej naszym patronowi w Łopusznej. Jak podkreślał Kazimierz Tischner, szkoły, którym patronował jego brat, były i są żywymi pomnikami nauczania Józefa Tischnera. Ja dziś jestem szczęśliwy, że ta młodzież wie, kim był patron i wie, że chodzili do Tischnerówki. Życzę im tylko, żeby byli tym, kim są, byli wspaniałomyślni, byli uczciwi i pełni nadziei, bo jak mówi piosenka góralska, zatonie piórecko na wodzie, ale nie zaginie nuta o ślebodzie. I myśli Tischnera nie zaginą tu w Chrzanowie, a ja za ten wspólny marsz, tymi drogami, naprawdę z wielkim szacunkiem składam wielkie podziękowanie. W tej sytuacji nie mogło zabraknąć także góralskich akcentów. Żegnano również dyrektor szkoły Marię Dobrzyńską, która postanowiła przejść na emeryturę. Osoba jest niezwykła, osoba zasługująca ze wszech miar na jak największe podziękowania za wszystko to, co dla w ogóle szkolnictwa na naszym terenie zrobiła. Była od początku dyrektorem gimnazjum. No i akurat tak się składa, że gimnazja w tej chwili kończą swoją bytność. No i pani dyrektor Maria również postanowiła, że i również zakończy swoją
karierę zawodową. Podobnie jak dyrektorka, na emeryturę odchodzi także anglistka z tej szkoły, Małgorzata Borgula. Jak mówiła o niej Maria Dobrzyńska, dziękując za wspólne lata pracy, to postać wyjątkowa, poliglotka i autorka tekstów piosenek, które towarzyszyły uczniom przez lata. Oczywiście na takiej uroczystości nie zabrakło też radosnych akcentów. Rozdano tischnerowskie Oscary dla wszystkich przyjaciół szkoły, wręczono także medale i wyróżnienia dla najlepszych uczniów, sportowców i zwycięzców konkursów. Wszyscy oni wraz z publicznością mogli obejrzeć ciekawy i zróżnicowany program artystyczny. Był hip-hop, rap i poezja śpiewana. Jednym słowem wiele różnych stylów pięknie połączonych. Tak jak indywidualności łączyła ta szkoła.